no pokazaliśmy charakter, ja nie powiem dzisiaj, tak? Gdzieś postawiliśmy się, wiedzieliśmy, że jedziemy na ciężki teren, na zespół teoretycznie no, dużo, dużo mocniejszy od nas. I tego meczu byśmy nie przegrali, mówię to z czystą świadomością, gdyby nie frycowe takie z faulami, gdyby nie zbyt duża akumulacja fauli. To mówię otwarcie, bo pierwszą połowę to nam trochę powiązało nogi, 11 minut musieliśmy grać z 5 faulami, nie ustrzegliśmy się przedłużonego rzutu karnego, ale tak jak się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. W drugiej połowie popełniliśmy kolejnych kilka bezsensownych fauli i niestety Maciej Mizgajski już pokazał, że tego, w tym elemencie gry się nie myli, chociaż ostrzegałem drużynę w przerwie przed tym. No i niestety, przegrywając już 3-2, podjęliśmy ryzyko z wycofanym bramkarzem ponownie i tym razem się nie udało. Przeciwnik nas skarcił i mi się wydaje, że wygrał trochę za wysoko, no bo nie zasługiwaliśmy na porażkę 3 bramkami, ale to już jest tylko i wyłącznie z własnej winy taki wynik, bo mówię, gdybyśmy nie mieli tych fauli 3 minuty przed końcem 2-2 i to gospodarze by się denerwowali, bo ten remis ich nie satysfakcjonował, a myśmy się napędzali. Tak jak widać, mojej drużynie brakuje dużo takiego grania jeszcze. Mam nadzieję, że czas będzie pracował na naszą korzyść i następnymi meczami wyciągniemy wnioski, takich już błędów popełniać nie będziemy. Dziękuję. Na papierze byliśmy faworytem tego meczu i byliśmy jak gdyby zmuszeni ten mecz wygrać. Po ostatnim dobrym występie tutaj w meczu z Gattą, no, taki miał być scenariusz. Oczywiście zawsze boisko weryfikuje wszystko to, co się tam na nim dzieje, no i gdzieś powiedzmy może optyczna przewaga należała do nas, ale szczególnie do przerwy jakichś takich klarownych, stuprocentowych sytuacji, to może mieliśmy tylko jedną. Na pewno los tu się do nas dość mocno uśmiechnął do przerwy, bo na pewno druga żółta kartka głupia, co by nie mówić. Ja tu mam pretensje do tego, bo tam nasz zawodnik nic nie powiedział. Ale nie, to nie było na gwizdek zagranie, sędzia powiedział i bez gwizdka zagrał. Ale zawodnik nie chciał. Ale sędzia powiedział, ja akurat stałem blisko, nie to, że, ale mówię. Na temat pracy sędziów nie będę się powiedzieć. Ja też nie chcę tego komentować, ja pod innym kontekstem, że los do nas się uśmiechał i nam wyciągał rękę. Bo mieliśmy grę 4-3, mieliśmy 11 minut grę, czy przeciwnik miał grę pod pręgierzem 5 fauli, gdzie z tego też jak gdyby skorzystaliśmy, ale nie wykorzystaliśmy tej sytuacji. I jak gdyby z minuty na minutę ta presja w drużynie rosła. Do przerwy 0-0, przerwie oczywiście starałem się uspokajać drużynę i wprowadzać taki spokój, żeby na drugą połowę, żeby wierzyli w to, że przyjdzie ta jedna sytuacja, druga, którą wykorzystamy i wtedy mecz się otworzy, będzie nam się łatwiej grało. No i tak było. Było. O 2-1 generalnie, bo straciliśmy na dzień dobry bramkę i konsternacja, tak? Trochę rotacji w składzie. Udało nam się odbić z tego wyniku. Wyszliśmy na prowadzenie 2-1, ale też niedługo przeciwnik zastosował grę w przewadze. Bodajże 30 sekund wyrównali. No ale za chwilę wyszliśmy na prowadzenie, przeciwnik też znowu grał pod pręgierzem 5 fauli, poszliwa bank, szliśmy 4., 5, szczęśliwie dojechaliśmy do końca, bardzo się z tego cieszymy, bo mentalnie na pewno był to bardzo ciężki mecz, też fizycznie nie wyglądaliśmy tak jak w meczu z Gattą, myślę, że chłopaki w poniedziałek 100% sił zostawili, nie, wszyscy nie wyglądali dobrze, nie wszyscy się zdążyli odbudować, dlatego bardzo cenne zwycięstwo, pierwsze w tym sezonie i gratulacje dla mojej drużyny. Przeciwnikom życzę powodzenia, bo wiem, że mieli duże perypetie, żeby startować. Na pewno ten okres przygotowawczy nie był taki, jak sobie życzyli, ale na pewno czas będzie pracował na korzyść tej drużyny i powodzenia. Ja jestem bardzo, bardzo z wyniku przede wszystkim zadowolony. No, co mogę powiedzieć? Kto był na meczu, to widział przebieg meczu. Jak ktoś zobaczy tylko wynik, to będzie dalej twierdził, że jesteśmy tak na tym poziomie, co w 2 pierwszych meczach. Ale wydaje mi się, że na pewno nas to nie załamie. Jesteśmy bardziej wkurzeni i myślę, że w następnym meczu jeszcze bardziej będziemy ambitni, a nie wiem, czy się da. Tak samo może jak dzisiaj. Cóż, myślę, że na pewno ta pierwsza połowa prowadziliśmy grę, ale ogólnie wyrównana. W drugiej połowie niestety bramka dla przeciwników, ale dalej wierzyliśmy w to, że uda nam się ten mecz wygrać
i szybko odbudowaliśmy ten wynik na 2-1. Przeciwnik wycofał, wyrównał dość szybko. No i później, tak jak powiedział tutaj ten gospodarz, myślę, że było tak, że kto strzeli tą trzecią bramkę, to ten mecz by wygrał i udało się to nam na szczęście. Czwarta bramka to już wiadomo, konsekwencja przewagi. I piąta to już przeciwnik poszedł w bank, faulował i Maciek pokazał, że te przedłużane są jego atutem.